Cześć chłopaki i dziewczyny, witamy was w kolejnym odcinku. Jest to kolejny odcinek z naszej takiej odświeżonej serii spinningowej, typowo wędkarsko-morskiej. Pierwszy odcinek o limitach, nie, limitów jeszcze nie ruszyliśmy, ale na pewno o płatach to macie tam. W poprzednim odcinku żeśmy rozmawiali o tym, kiedy i jaka ryba bierze. Bardzo ważny, ciekawy, no i długi trochę odcinek, bo jednak 20 minut, ale żeśmy opowiedzieli wam o wszystkich rybach, także jeżeli ktoś chce konkretnie posłuchać w portach, jakie ryby, czy w tych zabudowaniach portowych, czy ogólnie gdzieś tam no, z plaży typowo morskie rybki, to sobie zobaczcie tam. A dzisiaj już mamy bardzo konkretny odcinek o morskich okoniach. Tych poławianych no, głównie w porcie, no bo metoda spinningowa z plaży to chyba rzadko stosowana, co? Na okonia typowo? No tylko na rozewiu, tam gdzie są te kamienie, sporo ludzi wchodzi właśnie do wody, spinninguje z niezłymi efektami i łowi te właśnie duże rozewskie okonie. Tak, no jest parę takich miejsc w Polsce, jak na przykład Rozewie, gdzie nie mamy typowej plaży, tak? Mamy jakieś kamienie, jakieś, co tam są jeszcze, jakieś korzenie stare gdzieś tam. Tak, na te okonie mają tam gdzie się schować, to jest coś podobnego, mi się wydaje, w moim odczuciu, do takich warunków nienaturalnych, wiesz, takich ala portowych właśnie, czy tam jakieś, o, poleciało, ponieważ one się tam trzymają, a będziemy mówić dzisiaj o porcie, skupmy się może faktycznie na tych nienaturalnych warunkach, czyli okonie w porcie. Jarku, na co ty łowisz te okonie w porcie i kiedy no, najwięcej ich masz? No to te cieplejsze miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień. W jakimś odcinku też mówiliśmy o tym, że ten akurat lipiec był troszeczkę inny i obfitował w drobnicę okoniową. Tych ryb było naprawdę dużo, ale ciężko było wydłubać, wyrzeźbić coś większego. Tutaj jakby dwa rodzaje metod bym wyróżnił, bo albo tego okonia szukamy gdzieś przy dnie, albo dropshotem właśnie, albo przy użyciu bocznego troka, do którego ostatnio wróciłem, bo to jest taka metoda, od której wiele osób zaczyna. Gdzieś tam trochę ten dropshot mi się znudził, to dryganie wędką. I dla samej odmiany właśnie czasami do bocznego troka wracam. Albo też łowienie z opadu. Z tym, że łowienie z opadu okoni na takich główkach, które ja stosuję 3-4 gramy najczęściej, 5. W porcie często się nie sprawdza, bo warunki techniczne na to nie pozwalają. Dzisiaj na przykład wiatr jest dosyć spory i to łowienie jest niekomfortowe. Bardzo lubię na motłowę jechać, wybieram taką pogodę właśnie bezwieczną i wtedy do bólu mogę się nałowić właśnie tą metodą. To jest moja metoda ulubiona, czyli opad z użyciem główek leciutkich, z takimi przynętami typu kajtech albo jego podróbki. Możesz pokazać właśnie dokładnie... Pierwsze z brzegu nawet, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Podróbka czy coś podobnego do tych kajtechów słynnych, właśnie myślę, że około 5 cm, 5,5. Te przynęty akurat występują w bardzo różnych kolorach. Tu mamy taki kolorek bardziej cielisty, fioletowo-cielisty, różowy. No coś takiego, ale tutaj Jarek mówi o podróbkach. Tu chodzi głównie, wiecie, o to, że to nie musi być konkretna firma. Jeżeli ona jest dosyć miękka, nie? I się mniej więcej podobnie zachowuje w wodzie, to te okonie tłuką jak szalone. Jakieś, no takie twoje... Okonie nie widzą różnicy pomiędzy oryginałem a podróbką. To też, ale słuchaj, kolory już widzą. I teraz jakbyś miał powiedzieć, czy te okonie morskie inaczej mają inne preferencje, jeżeli chodzi o kolory, niż te okonie na śródlądziu? Mam takie wrażenie, że są chyba troszeczkę mniej wybredne, jeżeli chodzi o kolory, bo czasami na jeziorze jest taka sytuacja, że biorą przez jakiś czas na dany kolor i nagle stop i trzeba po prostu zmienić gumkę. Nie tylko, nie chodzi o wielkość, bo wielkość zostaje ta sama, ale po prostu próbuję innym kolorem. To wydaje mi się, że są troszkę mniej wybredne, to jeszcze zależy od, nie wiem, stanu wody, tak, okresu, w którym mówimy, pory dnia i tak dalej. Moje ulubione są zielenie. Wszelkiej maści kolory, odcienie zieleni, od powiedzmy jasnych, bardzo jaskrawych, aż po taką zgniłą zieleń, oliwkę i tak dalej. I nie mówię, że tylko takich kolorów używam, ale te są moje ulubione. Te przynęty występują w bardzo różnych kolorach, naprawdę tam cała paleta barw. One są bardzo miękkie, ale to są takie bardziej kopytka, tak? Coś w tym stylu. To właśnie jak ten kajtek słynny, tak, osławiony, tak. Ta killer okoniowy. A słuchajcie, firma Mikado ma w przyszłym roku, nie, czy w tym roku, no w każdym razie nowość tego typu przynęty. My już troszeczkę na nie łowiliśmy. No takie jaskółki, nie? Przynęty dropshotowe, okoniowe, taka właśnie. Wielkość właśnie na pewno się sprawdzą w różnych warunkach i na różnych łowiskach.
Właśnie, one są, wiesz, one są zrobione bardzo precyzyjnie, wiesz, w porównaniu do tych poprzednich omawianych przez ciebie. No te już to taka wyższa szkoła jazdy, no bo i kolorki, wiecie. Ten świecący element charakterystyczny w wielu przynętach już stosowany. Mhm. Słuchaj, jakbyś mógł coś powiedzieć, jak zazbroić taką przynętę, bo ja może w międzyczasie powiem wam, jak ja to mniej więcej robię. No tu akurat mam typowy, wiecie, spinning, tam jakąś główkę. Możecie się tym nie sugerować, bo ja to lubię różne wariacje robić. Ja jak już jestem w porcie, to już jestem szczęśliwy, także jak coś złowię, to ho, ho. Ale wiesz co, czasami ja sobie zakładam coś takiego, wolę porzucać daleko i czuć przyjemność z tego, że kręcę tym kołowrotkiem, niż gdzieś tam próbować oszukać przeznaczenie łowiące niewertykalnie. Tak, bo nie można wertykalnie łowić, wiesz, góra dół pomiędzy jakimiś no, kutrami. No niemniej jednak, słuchajcie, fluorocarbon, coś w tym stylu, 0,18 na konia, nie? Takiego używam, tej grubości. Właśnie, no bo ja plecionkę, no staram się wszędzie plecionkę używać, zresztą znacie mnie z innych tam moich jakichś tam filmów. Wędka to jest blok Playera, też od Mikado, bardzo lekka i delikatna i naprawdę te brania są bardzo mocno widać i naprawdę mały okoń zrobi wam dużo frajdy na tym właśnie sprzęcie. Ja nawet go używam przy trollingu, tam sobie możecie zobaczyć, jak okonia 40 wyciągam właśnie tą wędką. Ale wracając, słuchaj, do tego fluorokarbonu. Mhm. Dlaczego? Dlaczego fluorokarbon? No właśnie. No wszyscy twierdzą, że jest praktycznie niewidoczny w wodzie, jest sztywniejszy od żyłki, ma na ogół trochę mniejszą wytrzymałość, ale ja zawsze dropshot właśnie wiążę na fluorokarbonie. Też jak łowię z opadu, to najczęściej za plecionką jest przyponik właśnie z fluorokarbonu, 0,18, 0,20, jeżeli chodzi o konia. Na sandacza też tego dokładnie fluorokarbonu używałem, tylko oczywiście większa grubość, około 0,30. I wytrzymował? Tak. Niektóre podróby właśnie, które też testowałem na AliExpress, są mało wytrzymałe i przy grubości 0,18 i przy dropshocie po prostu się rwą bardzo często. To, aczkolwiek też znalazłem taki fluorokarbon z tego wielkiego sklepu chińskiego, no, który ma już przy tej samej grubości dużo lepsze parametry, jest dużo wytrzymalszy, więc no, szukajcie, a znajdziecie. Tak, ale słuchaj, no zakładając, że używamy go tam odcinki 2 metry, powiedzmy, no gdzieś tyle, ja też mam tutaj u siebie. Nawet mniej. Nawet mniej, no to słuchajcie, kupicie sobie coś takiego, tu jest 30 metrów, no to wam wystarczy w zupełności, a to się bardzo, ale to bardzo fajnie otwiera, bo to taka medalniczka jest trochę. No i robi robotę. O, zobaczcie, pyk. Ja bym powiedział, że nawet metrowy odcinek, tak? Bo gdzieś przynęty mamy na wysokości około pół metra, więc nawet metrowe odcinki. Ale już wiesz, tak, kochać, mówać, nie? Żeby tam gdzieś węzła jakiegoś nie zobaczyło, nie zobaczyła to nasza rybka. No dobra, ale no, mamy tutaj troszeczkę tych kolorów, jakbyś mógł powiedzieć, no bo zobacz, tutaj jest ten twój ulubiony, tam jakieś odcienie zielonego wchodzą nam. Niebieski widzę. Niebieski, no. Tak. Pora dnia, kolory, ma to jakieś znaczenie? W porcie zauważyłem, że właśnie chyba jednak nie, no mówię, na jeziorach czasami widziałem takie grymaszenie, jeżeli chodzi o kolory. Też dropshot nie jest taką metodą, która się sprawdzi absolutnie wszędzie i absolutnie na każdym łowisku, bo na przykład na jeziorze Żarnowieckim, gdzieś tam jesienią z zeszłego roku dropshot się bardzo dobrze sprawdzał na głębokości 16 metrów, no tam nie rzucę już taką główką, tak, 4 grama, czy rzucę, ale... No rzucisz, ale zanim ci zejdzie na dno. Tak, tak, to będzie za zabawa, tak, więc tam się dropshot sprawdzał, na niektórych jeziorkach mniejszych, no nie zawsze też. No ale w porcie jest to dobra metoda, to już też kiedyś to mówiliśmy w jakimś odcinku. Ja korzystam z wędki do 12 gram wyrzutu, więc ten ciężarek na końcu zestawu to jest przeważnie 10 gram. Tym zestawem po prostu dość daleko rzucimy i powoli możemy sobie dużą partię wody przeczesać. Bo możemy różnie drygać, no to już każdy ma tam jakąś swoją własną technikę, jeżeli chodzi o dropshot. Są tacy, którzy pukają na przykład palcem wskazującym w wędzisko. I to się sprawdza faktycznie? Tak, bo chodzi o wprowadzenie... Dzierganie? Tak, chodzi o wprowadzenie tej przynęty w drgania, ale mówię, no tyle jest sposobów poprowadzenia takiej przynęty na dropshocie, ilu właściwie wędkarzy. No jeżeli dana metoda się sprawdza, no to tak mówimy. No i tutaj techniką. A propos tego pukania, wiecie, w to wędzisko, bo to jest trochę ciekawy temat, bo parę ludzi mnie też spytało, nawet tutaj na YouTube, możecie oczywiście pisać w komentarzu swoje pytania. Właśnie, czy to tak wygląda, że te okonie stoją w porcie w jakichś miejscówkach i właśnie trzeba, wiesz, zarzucić tego dropshota i dosłownie pukać tylko, czyli nie zmieniamy w zasadzie pozycji naszej przynęty, bo wiemy, że tam ich jest multum? Nie przesuwamy jej, tak, tak, tylko w miejscu właśnie drgamy. No są takie miejsca. Znaczy, generalnie w portach okonie się bardzo lubią trzymać na brzeży. Jeżeli jest to jeszcze wieczór i spokojna woda, to one tam będą.
teraz w okresie letnim jest takie zjawisko właściwie codziennie przy takiej pogodzie ładnej, jaką teraz mamy, że one wieczorem podchodzą do powierzchni, żerują i to bardzo ładnie widać. I w tym momencie ten dropshot zamieniamy na coś innego, o tym może za chwileczkę. Natomiast rzeczywiście one bardzo często stoją gdzieś pod kutrami, one stoją pod łodziami, tak, pod jachtami i tak dalej. Przy pomoście też się często kręcą, przy takiej pogodzie jak mamy dzisiaj będzie je widać, było je widać tam właśnie w akwenie portowym. Te wszystkie kładki, które teraz są na sezonie, w czasie sezonu, gdzie stoją jakieś tam skutery czy coś jeszcze innego, to pod takimi właśnie, jak to nazwać? Piersami? No pod taką, pod czymś takim o koniach właśnie stoją zawsze, wrzucamy przynętę, widać jak one po prostu stamtąd wychodzą. Czasami mamy teraz godzinę 14 prawie, bardzo często one będą tylko wychodzić do tej przynęty, odprowadzać ją, no ale później w godzinach późniejszych wieczorem zaczną żerować, no i wtedy dropshot zmieniamy na przykład na obrotówkę albo na jakiś wirujący ogonek, coś co będzie szło bliżej powierzchni ewidentnie, tak. No i wtedy jest fajna zabawa, bo w jednym rzucie możemy mieć 3-4 puknięcia. No, to już jest zabawa, słuchajcie. To, o czym Jarek mówił, te nasze takie piersy, które są w porcie we Władysławie, te, do których są przycumowane te jednostki, ale to nie tylko w porcie we Władysławie, jak przyjrzycie się i konstrukcji, to jest konstrukcja taka, że jest wylany beton, ale pod spodem woda sobie śmiga. Czyli no to taka w sumie... No, to ważna rzecz, tak. Tak, to jest, wiesz, to jest taki jakby, no... Molo w zasadzie, tak? Tylko że betonowe, no bo tutaj nośność tego mola musi być perfidnie duża, no bo tutaj przecież porządne, tu nawet tiry wjeżdżają, ale pod spodem, no mamy takie pylony metalowe i pod spodem mamy, no, wodę i no te okonie... przyglądam się na tak. Nabrzeżu całemu i te okonie są tam pod spodem, słuchajcie, i one to są chyba najlepsze miejscówki, co tak, jest cień? Tak, to jest przepływ właśnie, tak? One mogą sobie przepływać z jednego akwenu do drugiego tam i one może tam na pewno z tyłu, będą. Zobaczcie, tam z tyłu widać to, mamy te koła przymocowane do betonu, gdzieś tak mniej więcej na środku, ale pod spodem widać tą czarną taką kreskę, która się tam, powiedzmy, że styka z tą wodą, no tam jest właśnie ta przestrzeń, tam jest powietrze, ale pod tym już nic nie ma, jest tylko woda, nie? No ewidentnie widać, że jest prześwit i że one mogą sobie przepływać z jednego akwenu portowego do drugiego. Tak, one tam na pewno będą stały. No właśnie. Nawet przy spuszczeniu przynęty, tak, nie wiem, ciężar 10-gramowy, stuknięcie o dno, piasek się podnosi, tak, czy jakieś tam elementy tego dna, no i okoń będzie reagował na to, będzie wypływał do tych przynęt, na pewno. Te nowości od Mikado, Subame, jak myślisz, jak byś je uzbroił? Przy dropshocie właśnie, jeżeli mamy haczyk, no teraz akurat biorę haczyk jigowy, to albo zbroimy, albo zbroimy w ten sposób, albo, załóżmy, że to jest zestaw dropshotowy, tak, albo zbroimy za sam czubeczek. I w tym momencie niektóre przynęty będą pracowały, to teraz tego nie widać, ale w wodzie to będzie inaczej, będą pracowały prawdopodobnie bardziej naturalnie i to może bardziej kusić okonie niż taka przynęta, która jest uzbrojona właśnie, że tak powiem, całościowo, tak? Gdzieś tutaj leżała moja, o. Tak, no bo ma taką część sztywną, nie? Tak. W pewnym sensie. Znaczy zależy, jaka to jest przynęta, jaką ma to jej długość, tak? Bo chodzi o to, żeby ta końcówka nam ładnie pracowała i wabiła ryby. To właśnie zbrojenie za sam czubeczek myślę, że może przynieść w niektórych sytuacjach po prostu więcej bram. Co jeszcze musimy powiedzieć o tych okoniach typowo sportu? Bo masz tu troszeczkę tego sprzętu, ale co, obrotówki też, jakieś wahadłówki? Nie, na wahadłówki akurat nie łowię, albo bardzo rzadko po nie sięgam. Znaczy, jeżeli chodzi o okonia tutaj w porcie, ale właśnie jakieś obrotówki, tak? Jedna z obrotówek z Decathlonu, Caperlan. No malutka. Nie wszystkie, tak, nie wszystkie. 4 gram pewnie, co? To jest jedynka, więc myślę, że coś koło 3,5, dwójka, 4,5 grama, tak mniej więcej. Chyba lepszą przynętą jest właśnie wirujący ogonek. Jak to się pojawiło na rynku, to większość ludzi nazywało to Spinmat, bo to była pewnie pierwsza firma, która coś takiego wypuściła. To jest podróbka z AliExpress znowu. One występują w różnej gramaturze, to jest akurat 10, są 6. To jest troszeczkę inny model, taki bardziej jakoś wyprofilowany. 8,5 grama. Tak. I to jest troszeczkę lepsze chyba tutaj niż obrotówka, bo możemy do pewnego stopnia próbować wertykalnie? Bo nie. Chodzi mi o to, że można łowić tuż przy powierzchni, jak obrotówką, a obniżając szczytówkę możemy sprowadzić tą przynętę wyraźnie niżej. No przy 10 gramach to już troszeczkę waży i daleko poleci. Możemy tym nawet łowić z upadu. Albo tak jak dzigowanie przy dnie. No tutaj jest ryzyko, że gdzieś tam jakiś zaczep będzie i ta przynęta nam się zahaczy kotwicą. Albo gdzieś takie dźgowanie w toni, tak, bez dotykania dna, więc myślę, że ta przynęta daje trochę więcej możliwości niż obrotówka. Z obrotówką możemy dwójką zacząć, tak, takim
znowu obrotówka kupiona na AliExpress, ciekawe, jest jakiś napisane Maps, tak jest, i z tyłu jest napisane Made in France. Tak, francuski Maps. Tak. Bardzo ładnie się kręcą, tak. Skuteczne. Jeżeli na przykład przy tej kotwicy mamy do czynienia z jakimiś mniejszymi okoniami i jakiś tam większy nie chce dziabnąć, jeżeli się będą od tej przynęty odbijać, bo będzie ta kotwica za duża, no to stosujemy właśnie tą jedynkę z chwościkiem. To jest coś, co konie zawsze lubią, może być coś takiego. I tak przetrenowałem, przetestowałem różne obrotówki, to te dekatlonowskie, no nie mówię, że w dekatlonie wszystkie produkty wędkarskie czy spinningowe są ok, ale obrotówki akurat są w porządku. Mm-hmm. I to jest mniej więcej cena około 5 zł, tak? I te Mepsy, i te, mm-hmm. i te dekatlonowskie. Jakieś woblerki? Woblerami właśnie też rzadko rzucam. To jest taka przynęta, którą często używam na pstrągach. Mm-hmm. Chociaż tam numerem jeden są dla mnie dżigi i gumy, a drugim miejscu pewnie woblery. Ale wszelkie woblery, które pobudzą instynkt kanibala w okoniu. No, tutaj mocno potentegowane, bo dopiero co wróciłem, wiecie, z trollingu, a to mm-hmm. akurat cięłem, bo to się tak, o tak się mocno, wiecie, tutaj potentegowało. Ale to też macie na innych naszych filmach, że okoń jednak tym kanibalem jest. Jak wrzucamy tego okonia, jakiegokolwiek, słuchajcie, bo to musicie dobrać głębokość schodzenia, co bliżej dna chyba, nie? Powinno się tak... Tak, chociaż to mówiliśmy na jakby dwóch różnych głębokościach. Tak. Momentami było 8 metrów, więc te głębiej schodzące, mm-hmm. a momentami chyba 4, tak? Więc połowa tej głębokości. No tu mamy, zobaczcie, 10-gramowe, 7 cm długości, 3 metry schodzi do portu, to on będzie was nam haczył o dno, to w zależności też jak będziemy szybko kręcić. Ale można spróbować, tak, weźcie sobie coś takiego, aczkolwiek jedno słowo dosłownie, bo już długi ten odcinek znowu jest, o zaczepach. Zaczepy w porcie są. Są. A te woblerki są drogie. I zdecydowanie chyba lepiej wybrać gumę, nawet taką już porządną, mikadowską. No bo jak gdzieś tam zaczep, coś tam będziesz dźigował z dna, no to mniejsze straty po prostu, nie? Mhm. Kiedyś przeklęty był Pirus numer 1, ten taki właśnie niższy i był jakiś taki sezon, gdzie tam mówiono sondacze i kiedyś tam po prostu ludzie tracili masę tych właśnie gum, mówiąc, z opadu. Tam gdyby zanurkować w tamtym właśnie okresie, w tamtym sezonie, to można było sklep wędkarski otworzyć. W 15 minut można było kilka stracić. Dokładnie, no ale tam były sondacze właśnie, najwięcej było. Tak, ale tam było coś, tu rzeczy tutaj po głębiarkach chodzi w porcie, ale ona właśnie nie chodzi wszędzie, dlatego że ten port jest przepływowy, tak jak już powiedzieliśmy, te pirsy są puste w środku, więc wystarczy, że on tam gdzieś wjedzie, a już tam prądy morskie zrobią swoje i to troszeczkę wyrównają. Dobra. Jednak mimo wszystko, jakbyśmy to mieli podsumować, to jeżeli chodzi o okonie w porcie, to przede wszystkim gumy i przede wszystkim chyba dropshot, nie? Tak, bardziej niż opad, no bo właśnie kwestia właśnie dużego wiatru i w tym momencie to łowienie na delikatnych główkach jest niekomfortowe często. No ja lubię, wiecie, jak już wybieram się do portu, wiem, że nie będę tutaj łowić dużych leszczy. To coś naprawdę lekkiego, no i mi się bardzo ten player block Mikado sprawdził, tym bardziej ma tutaj na dolniku miarkę. Spoko sprawa, ja w ogóle jestem w szoku, że wiesz, mało firm tak robi, bo mm-hmm. to się przydaje po prostu. Nie zawsze masz tą miarę, a wiesz, chcesz przyłożyć sam dla siebie, chcesz wiedzieć, czy to ma tam 25 bardziej, czy już 30. No i super sprawa, mi się to bardzo podoba. Ale dobra, słuchajcie, ten pierwszy odcinek, myślę o tych okoniach, to w miarę długaśnie nam wyszedł. W następnym odcinku powiemy o jakich rybkach? O sandaczach, myślę. O sandaczach, także trzymajcie się, na razie, cześć i zapraszamy do kolejnego odcinka.